pierwszy krok do wdrożenia w życie podjętej w marcu bieżącego roku uchwały Rady Miejskiej wspierającej finansowo pary zmagające się z niepłodnością. Prezydent Suwałk ogłosił konkurs mający wyłonić realizatora programu KAJTEK, którego celem jest finansowe wsparcie par chcących skorzystać z nierefundowanej przez NFZ procedury pozaustrojowego zapłodnienia. Do programu będą mogły zgłaszać się wyłącznie małżeństwa. Nie jest to jednak jedyny warunek. Kobiety kwalifikowane do programu nie mogą mieć mniej niż 25 i więcej niż 39 lat i właściwie reagować na procedurę, której celem jest mnogie pozyskanie komórek jajowych. Kolejne warunki stawiają parom szereg wymogów formalnych. Potencjalni rodzice starający się o pomoc w finansowaniu procedur medycznych muszą wylegitymować się co najmniej 2-letnim stażem zameldowania w Suwałkach. Oboje powinni też posiadać suwalską kartę miejską. Istotne są też dochody. Średni miesięczny dochód na małżonka nie może być wyższy niż 120% ogłaszanego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Oboje małżonkowie zobowiązani będą również przedłożyć realizatorowi programu świadomą pisemną zgodę na udział w nim i złożyć oświadczenie, że nie uczestniczą w innym programie o takim charakterze. Miasto zaplanowało, że w bieżącym roku na wsparcie małżonków przystępujących do programu wyda 80 tysięcy złotych. W kolejnych 2 latach na dofinansowania możliwe będzie przeznaczenie po 160 tysięcy. Maksymalne wsparcie dla zakwalifikowanej pary nie może być wyższe niż 7300 zł. Oznacza to, że w latach 2023-2025 możliwe jest wykonanie procedury pozaustrojowego zapłodnienia u ponad 50 kobiet. Na oferty podmiotów uprawnionych do wykonywania określonych w programie procedur ratusz oczekuje do 9 czerwca. Program KAJTEK obudził poważne wątpliwości etyczne u części suwalskich radnych. Największe dotyczyły ewentualnego przechowywania lub niszczenia zarodków. Tu twórcy programu i eksperci uczestniczący w jego konstruowaniu znaleźli rozwiązanie, proponując, by przechowywaniu lub niszczeniu podlegały wyłącznie komórki jajowe. To jednak nie usatysfakcjonowało przeciwników metody in vitro. Ostatecznie program został zatwierdzony przez 13 radnych przy 9 głosach przeciwnych.